4-0, świetny mecz. Czy jest coś, z czego dzisiaj nie jesteś zadowolony? Czy wiadomo, że wynik jest najważniejszy. Były jakieś błędy, ale najbardziej cieszy 0 z tyłu i to jest najważniejsze. Te 4-0 może rozbudzić nadzieję szczecinian, którzy dzisiaj w dość licznej grupie, bardzo licznej grupie zjawili się na trybunach. Myślisz, że to jest początek boomu na piłkę? Spokojnie, trzeba studzić głowy. Wiadomo, 4-0 pierwszy mecz, ale wcale nie było tak łatwo i kolorowo, jak można, jak mogłoby się wydawać. Skupmy się spokojnie na każdym kolejnym spotkaniu, bo ta liga na pewno nie będzie łatwa. Były głosy, było trochę narzekań na waszą skuteczność, jesteś bramkarzem, nie będziesz oczywiście oceniał kolegów, ale nagle skuteczność przyszła. To ten mecz z Kotwicą pomógł, czy po prostu tak nagle coś? Ja powiem tak, że ludzie, którzy nigdy w piłkę nie grali, odbierają czasami wyniki sparingów bardzo poważnie, a nie zawsze to się przenosi na ligę. Już gram w piłkę trochę czasu i czasami zdarzało się, że wygrywaliśmy sparingi, a w lidze było słabo, albo na odwrót, więc mówię, dlatego spokojnie, jesteśmy po pierwszym meczu, jesteśmy bardzo szczęśliwi, ale jesteśmy głowy. Niedobrze jest oceniać przeciwnika, ale myślisz, że to było trochę wynik tego, że Zagłębie nie zagrało dzisiaj najlepszego spotkania? Tak, no nie interesuje mnie Zagłębie, interesuje mnie mój zespół, jakim jest Pogoń, i cieszę się, że wygraliśmy mecz, a drużyna Zagłębia kompletnie mnie interesuje. Myśleliście o tym, że możecie na dzień dobry zostać liderem? No na pewno nie, no chcieliśmy przede wszystkim dobrze zacząć, ludzie się stęsknili za Ekstraklasą w Szczecinie. Było dużo ludzi dzisiaj, dziękujemy za wsparcie, to zwycięstwo jest dla nich, bo też się naczekali, no i dla nas za to, że cierpliwie czekaliśmy, awansowaliśmy i mogliśmy posmakować, no, mówię, tej ekstraklasowej piłki.